co tu powiedzieć? Na początku Konrad strasznie był za Anią i traktował ją jako... Co na początku? Znaczy, od początku. Czekał na Ani przez prawie 2 lata, aż w końcu się doczekał. Zaakceptowaliśmy chłopaka bardzo serdecznie, bo jest chłopak rewelacyjny. Bardzo się kochają. Szanuję Anię. Co jeszcze mogę powiedzieć? Z jajem. Lubię pożartować. Czy mnie ostatnio zaskoczył? Odkąd się dowiedział, że jestem w ciąży, zaczął myć gary. Z przymusu. Gdzie zawsze było umyj gary, nie, później, a teraz już sam. Ty mnie zaskakuje ostatnio, naprawdę mega opiekuńczy się zrobił, wrośliwy, nawet podkurza w domu, co rzadko mu się bardzo rzadko zdarzało. Czeka na was na dworcu głównym już. Ja teraz już mam fryzurę zrobioną i podążam w kierunku salonu kosmetycznego na makijaż. Dobra? Nad ze mną chmury wiszą, wszystko jest takie łatwe. Tydzień był straszny. Tak? Ale wczoraj jak wstałam o godzinie 5 rano, tak usiadłam sobie o godzinie 1 w nocy. I na okrągło wiadomo, bo to trzeba było w Krakowie nocowałam. Rano trzeba było się jeszcze ten pozałatwiać parę spraw, podrukować winietki. Później znajomych odebrać z Krakowa, przyjechali z Wrocławia na godzinie 9.30, po welon odebrać, na lotnisko kolejnych zgarnąć o 10.30. W korkach jeszcze później odpłynęliśmy, później tutaj na miejscu pozałatwiać, poodbierać wszystkie, ulokować wszystkie w hotelu. Jak pani poszła spać? Koło 1 poszłam spać, po 1. Konrad, człowiek opanowany, bezproblemowy, on do wszystkiego podchodzi, nie ma żadnych problemów, bezstresowo, co ma być, to będzie, jak coś się wydarzy, to mu się trudno. Ja z kolei jestem taka, że niby bardziej się przejmuję, ale też na spokojnie. Przychodzą, kiedy są w potrzebie, cisza wokół mnie, zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się, serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. W sumie tak naprawdę wszystko się zaczęło po jednym wieczorze, jak zabrał mnie na romantyczną kolację, on następnie na punkt widokowy, taki w 12 mieście w Huddersfield, na takim wzgórzu, tam sobie tak porozmawialiśmy na spokojnie i w ogóle i wtedy coś mi tak w nim urzekło, że zobaczyłam jego tą taką bardzo dobrą stronę, takie ciepłe serduszko, co mnie bardzo w nim urzekło. No i od tamtej pory tak jakoś zmieniłam do niego podejście, już nie był takim kolegą, kumplem dobrym, z którym można gdzieś tam wyjść, pośmiać się, tylko zupełnie zmieniłam do niego podejście. No i tak to wszystko się od tamtej pory tak potoczyło. Oświadczyłem się u rodziców Ani w mieszkaniu. To był Wigilia Bożego Narodzenia. Był stres dużo większy niż nawet jest teraz, więc wygląda na to, że to co najgorsze już za nami, teraz już tylko z górki powinno pójść w miarę gładko.